Dowódców uroczystości. Bardzo proszę o złożenie meldunku. O
Uważajmy w prezesie. Druk Sleboda melduje pod oddziały i gotowy do obsługi. Dziękuję. Czołem, truchowie strażacy! Czołem! Nie dotarli wszyscy goście. Zgodnie z ceremoniałem teraz powinien nastąpić wejście, prowadzenie flagi państwowej, które już niebawem nastąpi. Za chwileczkę będziemy świadkami niecodziennego prowadzenia flagi poprzez skok spadochronowy razem z flagą narodową. Mam nadzieję, że w międzyczasie wszyscy goście już dotrą. Brawo, naprawdę nie wszyscy mogliby coś takiego zrobić. Niewielu spadochroniarzy. Chciałbym teraz w imieniu całego zarządu SP i Spina przedstawię się Państwu. Nazywam się Marcin Bielecki, jestem naczelnikiem jednostki i pozwolę sobie przywitać wszystkich zebranych już w oficjalny sposób. Jesteśmy naprawdę wdzięczni, jest nam bardzo miło, że jesteście Państwo z nami w takiej szczególnej okoliczności. Bardzo serdecznie witam kapelana Ochotniczej Straży Pożarnej Diecezji Tarnowskiej, księdza Stefana Cabaja. Jeszcze nie dotarł chyba, ale witam go serdecznie. Na pewno będzie uczestniczył i odprawiał nabożeństwo. Kapelana gminy Drwinie, księdza Romana Kopacza. Proboszcza parafii Grobli, księdza Antoniego Zonia, naszego wiernego kapelana. Nie ma wśród nas, ale witamy i duchem wierzę, że jest z nami ksiądz wikary z naszej parafii, ksiądz Kazimierz Matusik. Witamy z nami prezesa powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Bochnieńskiego i członka prezydium Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych druha Ludwika Węgrzyna. Jak przybędzie, mam nadzieję, że niebawem, druh, dyrektor biura Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, druh Kazimierz Sadów, przywitamy go jeszcze oddzielnie, ale wymieniam go, ponieważ wiemy, że przybędzie. Witam bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Gromadzimy się w miejscowości Ispina. Dziś w Dniu Pańskim na Eucharystię, czyli dziękczynienie. Na spotkanie z Bogiem i spotkanie z bliźnimi. A jest to spotkanie szczególne, ponieważ podczas tej Eucharystii zostanie uroczyście poświęcony i pobłogosławiony sztandar piękny strażacki, następnie wóz bojowy i sprzęt strażacki, który otrzymała OSP Ispina. Cieszę się bardzo, że ta jednostka, która w sumie nie tak dawno powstała, jest tak prężną i udziela się no wszędzie, a i w kościele też zaczęli od samego początku i dlatego dziś też w czasie tej mszy świętej pamiętajmy o to, byśmy polecali Bogu osobę drucha z tej OSP Jana Gucwę, żeby powrócił do pełni sił i zdrowia. Przeżywał podobnie jak my. Nasi święci patronowie. Dla OSP takim patronem jest święty Florian. Ale w kościele rzymskim, w kościele łacińskim, jak my to nazywamy, jest jeszcze drugi święty patron od OSP, od strażaków, od wszystkich związanych z ogniem. To święty Wawrzyniec. Wawrzyniec, którego czciliśmy w piątek. Święty Wawrzyniec, którego uroczystość dzisiaj była przeżywana w Cerekwi w czasie odpustu. Święty Wawrzyniec żył w III wieku. Święty Wawrzyniec był diakonem. Przyszedł do Rzymu i zasłynął. Cieszył się wielkim autorytetem u papieża Sykstusa II. I właśnie papież Sykstus II dał mu do pieczę nad kasą, powiedzmy kasą kościelną. To święty Wawrzyniec opiekował się tymi skarbami. I kiedy cesarz Walerian wydał edykt prześladujący chrześcijan, kiedy cesarz Walerian posłał swoją policję, by chrześcijan aresztowali, by ich zabijano, zginął 6 sierpnia właśnie papież Sykstus, aresztowany w czasie mszy świętej, odprawiania mszy świętej, razem z nim 4 diakonów. Waleriana zostawiono, Wawrzyńca zostawiono. Wawrzyńca zostawiono, bo chciano od niego wydobyć informacje na temat kasy. A on to wiedział, on o tym wiedział doskonale. Pieniądze rozdał ubogim i kiedy go postawiono przed urzędnikiem cesarskim, ten mówi, że skarbem kościoła są biedni. Więc Wawrzyńca dręczono w różne sposoby, bito, a potem przywiązano do kraty i na tej kracie go podpalano. Zginął śmiercią męczeńską. Właśnie święty Wawrzyniec, jak mówi święty Augustyn, tak jak Jerozolima szczyci się, czci świętego diakona, świętego Szczepana, tak Rzym czci i szczyci się święty Wawrzyńca.